Dzień dobry wszystkim. Co my mamy dzisiaj? Poniedziałek mamy, nowy tydzień się zaczął. Ja tak naprawdę w poniedziałek chyba wyjeżdżam, teraz w środę wyjeżdżałem. To w środę będzie 2 tygodnie, jak jestem w trasie. Jakoś tak. W każdym razie, no już z półtorej godziny sobie siedzę, znaczy z godziny sobie jadę, bo jest po 12 już. Załadowałem się dopiero o 11. Zostało, tam miałem 680 km, zostało mi 590. Nie wiem, ile mi zostało, szczerze mówiąc, do Francji. No ale jadę sobie powoli. Powoli sobie pyrkam. Wczoraj wieczorkiem sobie prysznic machnąłem jeszcze przed snem. No i co, no tutaj w Niemczech nie będzie nic ciekawego poza korkami i autostradą, więc nie będę się do was zapewne odzywał w Niemczech. Natomiast we Francji może uda mi się gdzieś w jakimś ciekawym miejscu po drodze zatrzymać. To też wam dzisiaj pokażę. Bo ostatnio tak nudno było, przez weekend nic się nie działo, więc trzeba to trochę nadrobić. No, a tymczasem jedziemy. Pyk! Taka wesoła historia. No mam dwie rzeczy w ogóle, którymi chciałbym się z wami podzielić. Tylko że tak, tutaj musiałbym zawrócić. Tyle skręciłem. Moment. Ein Moment! Dobra, nie będę gadał po niemiecku, bo aż mnie boli. O, tam był Lidl! Dobra, teraz zjechałem sobie, żeby zawrócić, nie? Ale sobie wjechałem, żeby zawrócić. Dobra, tam zawrócę. Tu zawrócę. Żeby nie było, nie reklamuję orzeszków. Ale dobra, z tym Lidlem to tam niepotrzebny mi jest. Co chciałem wam powiedzieć? Mianowicie chciałem wam powiedzieć to, że właśnie wjechałem sobie na Avię w Belforcie, ponieważ do Esso mógłbym nie dojechać. Dokładnie na tą Avię tutaj. No i wchodzę sobie na tą Avię. Oczywiście rozlane było tak jak widzieliście. Musiałem wziąć ręcznik, żeby w ogóle zatankować, bo cały ten pistolet był poprany w oleju napędowym. No i wszystko fajnie, pięknie. Zatankowałem sobie 15 litrów, mówię tyle, żeby mi starczyło do Besançon. Wjadę sobie tam, zatankuję. No i dobra, wchodzę na stację. Oczywiście zapomniałem, że bonjour powinienem powiedzieć. Po angielsku się przywitałem, a gościu do mnie: dzień dobry. Mówię: stary szacun. Wyczaił polskie tablice. Od razu do mnie po polsku się przywitał. Mówię: wow. Muszę stwierdzić, że ogromny szacunek dla tego pana, ponieważ... Nie, tutaj lekko w prawo, dobra. Ogromny szacunek dla tego pana, gdyż Francuzi to raczej tak nie uznają innych języków niż swoje. Bardzo mi zaimponował, naprawdę, tym dzień dobry. A jeszcze bardziej mi zaimponował, jak już tam gada, potem myślałem, że to jakiś polskiego pochodzenia czy coś gościu. A nie, normalnie po francusku nawijał, taki widać, że Francuz. I ja tam już wychodzę, wszystko ok, do niego merci, a on do mnie, że do widzenia. Tak mocno starając się, nawet mu to ładnie wyszło, muszę powiedzieć. I takie momenty naprawdę napawiałem na... Napawają mnie wielkim optymizmem. Naprawdę. Tymczasem co? Tymczasem 314 km do celu. Kawałek autostrady mam, całe 19 km.
A potem jadę trasą, na której mnie już dwa razy złapał ten sam fotoradar. Ostatnio się nie dałem, teraz też będę musiał pamiętać. Dobrze, że mi się przypomniało, jak to zgadam. No ale nic. Problem jeszcze polega na tym, że robi się ciemno teraz bardzo szybko i te vlogi będą coraz bardziej kręcone po ciemku i muszę pomyśleć nad jakimś takim doświetleniem tutaj w aucie, że jak do was gadam, w którym miejscu? Żebym był ładnie widoczny, żebyście mnie ładnie widzieli. Ładnie. Ładnie. Włącznie z tą blizną na nosie, o którą się ktoś kiedyś przyczepił. Dobra, bo... wraca mi humor. To chyba wina tego Monstera, którego dzisiaj wypiłem. No, przed samym stadionem. Przed samym stadionem. Lecimy! Testuję moje nowe oświetlenie, korzystając z telefonu służbowego. Mam nadzieję, że mnie widać trochę lepiej. Tylko mam nadzieję. Białe oświetlenie. Zatankowałem się w Besançon. Chciałem wjechać tam z kilometr do miasta. Pani mi stanęła tak, że prawie dwa dystrybutory zajęła. Ale przydała mi się tu, przydał mi się tutaj gadżet, który w nowych autach montuje mój szef, czyli kamera cofania. Dojechałem do niej, kurna, tak, że jej 10 cm wolnego miejsca zostawiłem, musiała cofać i wyjeżdżać tyłem. Hej. No, a teraz kieruję się już w stronę Lyonu. AdBlue sobie tam zatankuję, bo tam jest Esso Express z AdBlue. Proszę, proszę. Proszę przechodzić. No i... mówiąc wam to, że nagram wam coś dzisiaj i w ogóle będzie fajnie, zapomniałem, że kurna ciemno się robi wcześnie, gówno widać. A spoko, pokażę wam trochę miasta. Fajny tramwaj. Znikam sprzed ekranu. Pik! O, tramwaj uciekł. Teraz będę jechał jednokierunkową drogą osiedlową. A to, co tu widzicie po prawej stronie, to jest GoPro. Tak, przystawka od GoPro już jest. GoPro teraz już ma kilka miejsc docelowych. Jest fajnie. Ale muszę przyznać, że ciężko by mi było wsiąść na jakiekolwiek inne auto teraz bez ksenonów. Przy tym, jak świecą te lampy, to jest bajka po prostu. No, stop. Postój w McDonaldzie, ponieważ toaleta mnie woła. To jest raz. Temperatura 5 stopni na zewnątrz. Ja mam mieć 5 na płacę, więc jest cudownie.
Najwyższa pora na zimowe buty. Szkoda tylko, że reszty nie założyłem zimowego. Zimowej. Ktoś tu chyba miał jakiś problem. Rozwiązany po polsku. Wiecie co, powiem wam, że na początku nie byłem przekonany do tego nowego oklejenia. Jak widziałem je w porównaniu do mojego oklejenia, tego starego. Ale jak się teraz przyjrzę, naprawdę mi się podoba. Pachnie świeżością.